Przepiękny dziadek do orzechów na deskach Raciborskiego Centrum Kultury. Z przedstawieniem przyjechała do Raciborza krakowska opera kameralna, która wcześniej w RCK wystawiała Śpiącą Królewnę. Dziadek do orzechów i Król Myszy to baśń według powieści niemieckiego pisarza i poety epoki romantyzmu Ernesta Hoffmana. Widowisko zarówno dorosłych, jak i najmłodszą widownię urzekło baśniowymi kostiumami, wspaniałą muzyką wykonywaną na żywo oraz niezwykłymi wyrazistymi kreacjami aktorskimi. Dziś artyści krakowskiej opery kameralnej z przepiękną baśnią Dziadek do orzechów i Król Myszy. Oczywiście zupełnie innej interpretacji. Jest dziś żywa orkiestra, jest balet, są wokaliści, są aktorzy, także myślę, że będzie to naprawdę fantastyczny spektakl, który właśnie w wykonaniu tej grupy krakowskiej opery kameralnej dopiero premierę miał właśnie w sierpniu tej właśnie sztuki. Spektakl i dla dzieci, i dla dorosłych. Myślę, że w każdym z nas dorosłych też drzemie dziecko. Mówi Jadwiga Leśniak-Jankowska, scenarzystka i reżyserka. I że każdy z nas znajdzie coś dla siebie. Znaczy są pewne puenty, które wychwycą dorośli, natomiast dzieci inną warstwę wychwytują. Natomiast widoczko jest barwne, to jest forma baśni muzycznej, gdzie występują i aktorzy, i balet, i orkiestra, więc jest i taniec na puentach, i śpiew, i teksty mówione oczywiście. Akcja baśni rozgrywa się w Wigilię Bożego Narodzenia. Maria wśród licznych prezentów otrzymuje drewnianego dziadka do orzechów, który po licznych perypetiach przeistacza się w urodziwego księcia z krainy baśni i słodyczy, zabierając Marię w podróż do swego królestwa.